wywiadzie dla FMC27 mówił pan o tym, że Zbigniew Ziobro pokazywał panu swoje archiwum haków. Czy może pan coś więcej powiedzieć na ten temat? Tak, ponieważ już wtedy też piastowałem funkcję posła. Mariusz Kamiński poprosił mnie, abym się spotkał z Ziobro. To było w pomieszczeniach, z których korzystała Solidarna Polska. Chodziło mu o to, aby odświeżyć jego wiedzę w zakresie domu właśnie w Kazimierzu Dolnym i wtedy relacjonowałem mu kwestie dotyczące tych działań operacyjnych i informacji niejawnych. No, w zamian za to pochwalił mi się, że na półkach leżą sterty materiałów, które są tutaj bezpieczne, a zgromadzone przez niego za czasów, kiedy piastował funkcję prokuratora generalnego i spuentował to tym, że pod latarnią najciemniej, ponieważ do Sejmu nikt nie wejdzie na przeszukania.